Panele podłogowe odgrywają dużą rolę w nowoczesnym domu jako jego dekoracja. Nie tylko zapewniają one nam komfort w postaci wysokiej jakości podłóg, ale również dodają do naszego życia więcej przyjemności. Opatentowana technologia paneli na zatrzask Tap & Go z powodzeniem została zastosowana w podłogach laminowanych, korkowych, paneli bambusowych, mieszanych bambusowych i drewnianych oraz poli drewna i tym podobne. Z wyjątkowym konstrukcyjnym projektem stała się ona symbolem zdrowego materiału podłogowego. Konstrukcja wzajemnie zamykających się paneli podłogowych Tap & Go. Jest to wpust znajdujący się na dłuższej stronie oraz pióro również na dłuższej stronie panela. W przypadku krótkiej części wzajemnie zamykających się paneli podłogowych Tap & Go dostępne są dwie następujące struktury. Struktura pierwsza. Jest to wpust znajdujący się na krótszej części z jednej strony i pióro również na krótszej części panela. Struktura druga. Jest to łącznik na krótszej części, łącznik w postaci wpustu i łącznik w postaci pióra. Przed montażem upewnij się, jaki rodzaj struktury w krótszej części panela podłogowego został zastosowany. Zalety konstrukcji wzajemnie zamykających się paneli podłogowych Tap & Go. 1. Wspaniały projekt i świetna jakość. Technologia wzajemnie zamykających się paneli podłogowych Tap & Go używa unikalnej elastycznej szczeliny w tylnej części i wysokiej jakości paneli podłogowych. Kiedykolwiek zobaczą Państwo łatwo rozpoznawalne wzajemnie zamykające się panele podłogowe Tap & Go, to co widzą Państwo naprawdę to godne zaufania panele o wspaniałej jakości, zdrowe i przyjazne środowisku. 2. Naprawdę zdrowe i przyjazne środowisku panele. Bardzo precyzyjny sprzęt i wyjątkowej jakości materiały zastosowane przy produkcji wzajemnie zamykających się paneli podłogowych Tap & Go tworzą zdrowe i przyjazne środowisku podłogi. 3. Dużo mocniejsze i bezpieczniejsze. Struktura wzmacniająca w całej podłodze powoduje, że długie i krótkie boki wzajemnie zamykających się paneli podłogowych Tap & Go są mocno zaciśnięte. Podłoga jest trwała i odporna na silne napięcia. 4. Bardziej stabilna. Surowa kontrola jakości surowców i surowe wymagania urządzeń do produkcji paneli Tap & Go przyczyniły się do jeszcze większej stabilności wzajemnie zamykających się paneli podłogowych Tap & Go. 5. Dłuższa żywotność. Stabilny i mocny zamek, wysokiej jakości materiały oraz zaawansowane urządzenia do produkcji oraz technologii paneli sprawiają, że wzajemnie zamykające się panele podłogowe Tap & Go mają dłuższą żywotność. 6. Zużywanie mniejszej ilości pociętych paneli i większa oszczędność. Podczas układania podłogi pod meblami, jeśli jest wystarczająco dużo miejsca, piłowanie panela nie jest konieczne. Należy jedynie wepchnąć cały panel pod meble i docisnąć wpust za pomocą gumowego młotka. W przypadku solidnych podłóg drewnianych, bambusowo-drewnianych i mieszanych drewnianych podłóg układanie paneli wstępki nie jest konieczne. W ten sposób oszczędza się na kosztach. 7. Łatwiejsze i bardziej zindywidualizowane układanie. Zamek Tap & Go jest delikatnie zaprojektowany. Pomaga klientom z łatwością dokonać indywidualnego montażu podłogi, szczególnie układania paneli w kierunku ukośnym w pokoju. Podłoga po tego rodzaju montażu wizualnie wydaje się być większa i ładniejsza. 8. Doskonały produkt D i Y. Użycie mniejszej ilości narzędzi do montażu. Zapewnienie większej wygody. Brak konieczności używania pociętych klocków. Oszczędzanie wysiłku oraz relaks i przyjemność. Wzajemnie zamykające się panele podłogowe Tap & Go to idealne podłogi, które możesz sam układać. Taki rodzaj paneli nie tylko ustanawia nową, wysoką jakość standardu, ale również sprawia, że krótsza część zamka jest bezpośrednio połączona. Tym samym oszczędza się na wysiłku ręcznym i zużyciu materiału. Kiedy układasz ostatni kawałek panela w tym samym rzędzie, reszta pokoju może okazać się zbyt mała na cały fragment. Najpierw ułóż mniejszy kawałek, a potem dopchnij go za pomocą gumowego młotka. Należy też korzystać z innych dodatkowych narzędzi, takich jak haków cięgłowych i klocków. Samodzielnie z łatwością możesz zakończyć mocowanie podłogi za pomocą gumowego młotka. Podczas układania paneli Tap & Go możesz odkryć swoją indywidualność i przeżyć niesamowite doświadczenie. 9. Mniej zmartwień dotyczących utrzymania. Panele Tap & Go są szybkie i łatwe w naprawie. Podczas naprawy musisz jedynie wyjąć uszkodzoną część podłogi, przeciąć zamki po obu krótkich stronach nowego panela, umieścić go pionowo w miejscu uszkodzonej części i dłuższą częścią dołączyć ją do podłogi. Taka struktura panela z czterema zamkami zapewni twardość podłogi bez używania dwóch krótkich stron. Przygotowanie materiałów. Panele, zamki, folie do układania paneli.
Panele podłogowe należy przenieść do pokoju 48 do 72 godzin wcześniej przed układaniem, a 5% powierzchni pokoju należy pozostawić pustą. Ponieważ zamek Tap & Go utworzony jest z drewna, rozszerzanie się podłogi uzależnione jest od temperatury i poziomu wilgotności w pokoju. Ze względu na różny poziom wilgotności w czterech porach roku, poziom rozszerzalności również się zmienia. Im większy pokój, tym większa powierzchnia poddana jest rozszerzaniu. W celu dopasowania podłogi do otoczenia należy zostawić przerwę od ściany 8 do 10 mm. Narzędzia potrzebne podczas montażu to gumowe młotki, przymiary kreskowe giętkie, piła domowa elektryczna, taśma do łączenia złączy, łopatka i tym podobne. Klocki pocięte, haki cięgłowe i klej nie są potrzebne. Inspekcja powierzchni. Najpierw należy sprawdzić podłoże i upewnić się, czy jest posprzątane, suche, czyste, dobrze osuszone i bez możliwości przeciekania wody. Podczas sprawdzania, czy podłoże jest posprzątane, upewnij się, czy różnica w wysokości wynosi mniej niż 2 mm. Projekcyjna część podłogi powinna być wykonana nawet za pomocą łopaty, a część zatopiona powinna być wypełniona cementem, żeby była równa. W tym samym czasie, dla wygody, należy zostawić małą przerwę między drzwiami a podłogą, aby różnica w wysokości pomiędzy drzwiami a podłogą po omocowaniu wynosiła około 5 mm. Jeśli zamierzasz ułożyć nowe panele na podłodze drewnianej, usuń materiały z pierwszej warstwy i w międzyczasie upewnij się co do stosownej stabilności drewnianych warstw podłogi. Jakiekolwiek luźne części należy najpierw przymocować. Wilgotność podłogi powinna być mniejsza niż 10% i konieczna jest wentylacja. Ułożenie folii na podłożu. Kierunek ułożenia folii na podłożu powinien być prostopadły do kierunku paneli, ułożoną plastikową częścią w dół. Tylko w taki sposób można zapobiegać wilgoci. Poza tym druga folia powinna być przymocowana do plastikowej części pierwszej folii, a połączenie pomiędzy nimi powinno być wykonane za pomocą taśm używanych do sklejania złączeń. Wysokość tych dwóch folii powinna być taka sama. Uwagi! Grubość folii powinna być większa niż 3 mm. Układanie paneli. Układanie podłogi można zacząć albo od lewej, albo od prawej strony, albo z jakiegoś punktu na powierzchni lub ze środka pokoju. Uwagi! Ponieważ najprostszym sposobem mocowania wpustu jest najpierw włożenie wpustu do pióra, które powinny być zawsze zwrócone w kierunku osoby układającej, zaleca się mocowanie zamka Tap & Go od lewej do prawej. Przede wszystkim weź cztery kawałki paneli Tap & Go i umieść je w rogu, od którego planujesz rozpocząć układanie podłogi. Uwagi! Aby umożliwić rzędom paneli przeplatanie się między sobą, pierwszy rząd należy ułożyć po długości całego pokoju, a drugi rząd paneli rozpocząć w 2/3 długości panela, trzeci natomiast w 1/3 długości panela. Najkrótszy panel nie może mieć mniej niż 200 mm po długości i 50 mm po szerokości. Przypiłuj panel 2 w 1/3 punktu połączenia. Wejdź na panel 1, aby zabezpieczyć i ustawić wpust panela 2 w rowek panela 1. Pojawi się oczywista szczelina na złączeniu. Uderzaj gumowym młotkiem w panele, aby je razem złączyć. Teraz połóż drugi panel w pierwszym rzędzie, to jest panel 3. Dopasuj krótką część panela 3 do krótkiej części rowka panela 1 i delikatnie wbij go młotkiem. Upewnij się, że panele 1 i 2 są idealnie dopasowane w jednej linii. Jeśli jesteś pewien, że krótsza część paneli wygląda tak jak na rycinie 2, wszystko co musisz zrobić, to założyć krótszą część wpustu panela 3 na krótszą część rowka panela 1, aby zapewnić, że krótsze części paneli 1 i 3 są płaskie. Jest to niezwykle ważny moment. Wejdź na złączenie paneli 1 i 3, w międzyczasie upewniając się, że połączone ze sobą części nie poluzują się. Dopasuj panel 4 dłuższą częścią z wpustem do dłuższej części panela 1 i 3. Dopasuj panel 4 krótszą częścią z wpustem do krótszej części panela z rowkiem 2. Utrzymując krótsze końce paneli 2 i 4 w linii równoległej, dociśnij panel 4. Uderzaj gumowym młotkiem w dłuższą część panela 4 z wpustem z dala do siebie. Po tym, jak dłuższa część panela się domknie, uderzaj w krótszą część panela 4 z wpustem, aż domknie się krótsza część.
Złóż cztery pierwsze rzędy paneli, korzystając z tej samej metody i dociśnij te cztery rzędy do ściany, przy której należy umieścić klocki dylatacyjne, tak aby panel oddzielony był od ściany o około 8 do 10 mm. Od rzędu 5 kładź panele rząd za rzędem. Za każdym razem wypoziomuj właściwie dłuższą i krótszą część. Następnie za pomocą gumowego młotka uderzaj w panele zgodnie z powyższymi opisami. Podczas układania paneli ucięty panel z poprzedniego rzędu można użyć jako panel początkowy nowego rzędu, w ten sposób zużywając wszystkie panele. Po ułożeniu paneli w całym pokoju należy wykonać następujące prace finalne. Usunąć wszystkie uszczelki, wzmocnienia klamer i tym podobne. Zatrzask. Zazwyczaj wzajemnie zamykające się panele podłogowe tap and go nie są polecane, chociaż zatrzaski są czasem konieczne. Aby ułożyć pierwszy panel z przeciwnej strony, należy je układać od prawej do lewej strony. Najpierw dopasuj pierwszy rząd paneli za pomocą stóp, następnie umieść dłuższą część pierwszego panela do dłuższej części wpustu z poprzedniego rzędu paneli. Po takim umieszczeniu paneli, jeśli występuje przerwa pomiędzy nimi, należy za pomocą gumowego młotka, pukając we wpusty, zespolić ze sobą panele. Aby ułożyć drugi panel z przeciwnej strony, możemy umiejscowić rowek z dłuższej części drugiego panela we wpust z poprzedniego rzędu po długości w ten sam sposób i w tym samym czasie umiejscowić krótszą część wpustu drugiego panela w krótszą część rowka pierwszego, który jest przymocowany z przeciwnej strony, upewniając się, że dwie krótsze strony dwóch paneli są połączone w linii. Następnie za pomocą gumowego młotka, uderzając we wpust wzdłuż dłuższej części, a następnie we wpust krótszej części, zgodnie z powyższymi opisami, łączymy ze sobą panele. Zgodnie z krokiem drugim, można układać panele z przeciwnej strony aż do ukończenia montażu podłogi. Jeśli rozplanowanie podłóg w pokoju jest względnie złożone, wtedy... Krok pierwszy. Zaczynając od ściany 1, ułóż panele na powierzchni numer 1, aż do linii 1, upewniając się, że przestrzeń 1 pomiędzy linią 1 i linią 2 jest mniejsza niż szerokość całej podłogi, jak również, że przestrzeń jest mniejsza niż 10 mm pomiędzy linią 2 i linią 3. Krok drugi. Przenieś ułożoną część, część numer 1, na miejsce linii 2, upewniając się, że wpust podłogowy ostatniego rzędu jest za linią 2. Krok 3. Jeśli jest to konieczne, ułóż panele na przestrzeni 2, zgodnie z metodami powyżej. Krok 4. Zakończ układanie powierzchni numer 2 wzdłuż linii 2. Dodatkowe uwagi. Pamiętaj, że niezależnie od której strony zaczynasz układanie, należy upewnić się, że... 1. Podczas uderzania w panele trzymaj gumowy młotek w 1/3 od tylnego końca i nie trzymaj go blisko do końca przedniego. Uderzaj w panele pod kątem w przybliżeniu 30 stopni od podłoża. 2. Kolejność uderzania młotkiem w panele. Najpierw uderzaj w miejsce oddalone od ciała, a potem w miejsce blisko ciebie. 3. Upewnij się, że każda przylegająca do siebie para paneli dokładnie dotyka do podłoża i jest położona na tym samym poziomie. 4. Jeśli panele całkowicie nie dotykają podłoża lub nie są na tym samym poziomie, połóż podkładkę o grubości około 2 mm w miejscu złącza lub wypoziomuj podłoże, aby upewnić się, że podłoga nie będzie skrzypieć i aby wydłużyć jej żywotność. Podczas uderzania w złącze po krótszej stronie panela, naciśnij wybrzuszenie panela ręką lub palcem tak, aby panele ułożone były równo ze sobą. 5. Bez względu na używaną metodę układania paneli, nie układaj pierwszych dwóch rzędów paneli równolegle. Jeśli pierwszy rząd paneli nie jest w linii lub jeśli złącza nie są domknięte, nie należy kontynuować układania. 6. Podczas układania paneli w kolejności lub w kolejności odwróconej, nie uderzaj w okolice wpustu panela, szczególnie w odległości około 200 mm od miejsca wpustu. Nie uderzaj cały czas w to samo miejsce. Układanie i rozkładanie paneli podłogowych. W przypadku niedopasowania paneli podczas układania, panele należy rozłożyć. Podczas rozkładania tyłu pierwszego rzędu paneli należy unieść jedną ręką, podczas gdy powierzchnię dłuższej części drugiego rzędu należy delikatnie uderzyć gumowym młotkiem, dopóki zamek nie poluzuje się, a potem przylegający do krótszej części panel należy unieść do określonej wysokości tak, aby automatycznie oddzielić od siebie dwa panele podłogowe. Dbanie i utrzymanie paneli.
Wyjątkowa troska jest konieczna dla zapewnienia pełnego gracji życia. Jekalon, Tap & Go, wzajemnie zamykające się panele podłogowe Tap & Go zasługują na wyjątkową troskę i utrzymanie. Wyjątkową ostrożność należy przywiązać w następujących aspektach. 1. Nie układaj paneli w miejscach, gdzie znajduje się dużo wody. 2. Nie używaj zniszczonych paneli. 3. Nie czyść paneli zbyt mokrym mopem. 4. Nie polewaj chemikaliami, w innym razie panele mogą się zniszczyć. 4. Nie poleruj, nie maluj powierzchni paneli, w innym razie efekt pomalowanych powierzchni może ulec zniszczeniu. 6. Nie osuszaj paneli, dopóki wilgoć powietrza nie przekracza 80% i nie nawilżaj ich, jeśli wilgoć powietrza jest mniejsza niż 30%. 7. Otwieraj okno okresowo, jeśli pokój był przez dłuższy czas nieużywany. Skoncentruj się na najlepszych na świecie panelach. Delikatne życie, wspaniałe życie. W zależności od klasycznego pochodzenia i wysokiej jakości, zatrzask Senorwell, Tap & Go i wzajemnie zamykające się panele podłogowe zapewnią Ci wspaniałe życie.